Dzień dobry. Mamy dzisiaj specjalny odcinek, ponieważ mamy specjalnego gościa. Odwiedził mnie mój dobry przyjaciel Piotr, który jest także specjalistą od Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cześć Piotr. Dzień dobry. Chciałam, żeby Piotr opowiedział o Stanisławie Auguście Poniatowskim i żebyśmy mogli zestawić go z Gustawem III. Także przejdźmy teraz do początku, czyli do wulwy. Gustaw III urodził się 24 stycznia 1746 roku. Jego ojcem był Adolf Fryderyk z dynastii Holstein-Gottorp. Matką była Ludwika Ulryka Hohenzollern i para miała czwórkę dzieci. Gustawa III, księcia Fryderyka Adolfa, księcia Karola, który później zostanie Karolem XIII oraz księżniczkę Zofię Albertynę. Gustaw został królem w lutym 1771 roku po śmierci Adolfa Fryderyka. I właśnie ojciec Adolf Fryderyk oraz księżniczka Zofia Albertyna łączą nas w pewien sposób ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. Dlatego, że Adolf Fryderyk był bratem Joanny, matki Katarzyny II, o której na pewno Piotr wspomni jako ważnej kobiecie w życiu Stanisława Augusta Poniatowskiego, a Zofia Albertyna, siostra Gustawa, miała zostać wydana ze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak nic nie wyszło z tych planów. A jak to było w przypadku Stanisława Augusta? Stanisław August urodził się jako Stanisław Antoni Poniatowski. August jest imieniem, które przyjął dopiero w czasie koronacji. I pochodził on z rodziny, która dopiero wchodziła w krąg magnaterii i to właśnie dzięki królowi szwedzkiemu Karolowi XII, ojciec Stanisława, również Stanisław Poniatowski, zrobił dużą karierę europejską. Karol XII w czasie Wielkiej Wojny Północnej zobaczył w starym Stanisławie Poniatowskim materiał na dobrego żołnierza, następnie na dobrego dyplomatę i tak zaczęła się kariera całej tej rodziny, która zaowocowała wyborem Stanisława Augusta na tron Polski. Moment, w którym Gustaw III został królem, zapoczątkował nową epokę w historii Szwecji, nazywaną od jego imienia epoką gustawiańską. I skoro powstała nowa epoka, Gustaw musiał jakąś skończyć. Epoka przed momentem, kiedy został królem, była nazywana epoką wolności. Epoka wolności trwała od 1719 roku do właśnie momentu, w którym Gustaw III został królem. Zawdzięcza swoją nazwę trzem podstawowym kwestiom. Po pierwsze, na początku jej trwania Szwecja dość intensywnie rozwijała się gospodarczo. Poza tym wolność w epoce wolności wiązała się z ustrojem, jaki w tym czasie panował. To znaczy, król został zredukowany tak naprawdę do funkcji reprezentacyjnej, był głównie egzekutorem decyzji Rady i Stanów i Stany właśnie jako najbardziej demokratyczna z tych trzech instytucji decydowała o losach kraju. Było to możliwe dzięki konstytucji z 1720 roku, która została narzucona przez Rosję, ponieważ należy wspomnieć, że Szwecja właśnie w latach 20. już definitywnie przegrała Wielką Wojnę Północną, była na tyle pozbawiona potęgi militarnej i silnego władcy, że Rosja mogła właśnie taką konstytucję narzucić. Gustaw obserwował tę całą sytuację i stwierdził, że należy skończyć z korupcją. W sierpniu 1772 roku przeprowadził bezkrwawy zamach stanu. A jak wyglądało to w Rzeczpospolitej? Rzeczpospolita także jest uzależniona od Rosji w tamtym czasie, już od początku XVIII wieku, od czasu Wielkiej Wojny Północnej i panowania w Rzeczypospolitej Augusta II. Wpływy rosyjskie coraz bardziej się rozszerzają. To, kto jest królem tego państwa, jest zależny od woli władcy rosyjskiego i także Rosjanie decydują w dużej mierze, jakie ustawy zostaną przez polski parlament, przez polski Sejm uchwalone. Jeśli w ogóle Sejmy dochodzą, gdyż mamy polską anarchię, Sejmy są zrywane dzięki instytucji liberum veto, która powoduje, że wszystkie prace parlamentu zostają obrócone w perzynę. I na przykład właśnie w czasie panowania Augusta III, czyli króla poprzednika Stanisława Augusta, tylko jeden Sejm doszedł do skutku, a 13 pozostałych zostało zerwanych. Wybitni politycy XVIII wieku oczywiście zdają sobie sprawę z tego uzależnienia Rzeczypospolitej od Rosji, z braku suwerenności kraju. Mają różne sposoby na
ocalenie kraju i wybicie go z powrotem na niepodległość. Stanisław August był zwolennikiem takich małych, powolnych kroków edukacji obywateli oraz wyczekiwania odpowiedniego momentu na arenie międzynarodowej, żeby uchwalić prawa, które by mogły Rzeczpospolitą z tej anarchii wyciągnąć. Więc oczywiście zamach stanu Gustawa III był obserwowany w Rzeczypospolitej i w momencie, kiedy do Warszawy doszły te wieści, Franciszek Ksawery Branicki, przyjaciel króla, dowodzący wojsk koronnych, poszedł do króla i zaproponował mu przeprowadzenie takiego samego zamachu stanu, natomiast król wtedy zdecydowanie odmówił. Przez następne lata to wydarzenie rezonowało nadal w polskiej polityce, gdyż Franciszek Branicki przeszedł do opozycji, znów zaczął pić dość dużo alkoholu, no i propagował informację, że to król przyszedł do niego z propozycją zamachu stanu, natomiast on jako osoba bardzo roztropna nie pozwoliła na to. Na sytuacji, która wytworzyła się w Szwecji za panowania Gustawa III, wiele traciła szlachta, ponieważ utraciła wiele ze swoich przywilejów, które miała w poprzednim ustroju. Dodatkowo na początku lat 90. do Szwecji zaczęły docierać idee związane z rewolucją francuską, więc szlachcice stwierdzili, można się króla pozbyć. Jakob Johan Ankarström. To będzie ten człowiek, który dokona zamachu na Gustawa III. Grupa spiskowców stwierdziła, że najlepiej dokonać takiego zamachu podczas balu maskowego, który Gustaw organizował, ponieważ wszyscy są przebrani i ci szlachcice mogą liczyć na to, że uda im się... Głupi pomysł. Tak, że uda im się uciec, a też było wiadomo, że Gustaw nie przepuści tej okazji, ubierze się w taki sposób, że będzie wiadomo, że on jest królem. Bal odbył się 16 marca 1792 roku. Za kogo się przebrał? Nie, on po prostu miał taki wyrazisty strój. To nie chodziło chyba o to, żeby się przebrać za kogoś. W każdym razie... Nie, Kopciuszek? Nie. Okay. Nie, zastanawiam się, czy jest jakaś postać z bajek, która została postrzelona. Szrek. Bambi? Ankarström postrzelił Gustawa w plecy, nad lewym biodrem. Akcja zaczęła rozgrywać się bardzo szybko, ale dość profesjonalnie. Znaczy Gustawa wyciągnięto jak najszybciej z tej sali, zamknięto ją, zaczęto wylegitymowywać wszystkich uczestników balu. Ankarströma bardzo szybko złapano. Gustaw nie zmarł od razu w wyniku postrzału. Żył jeszcze przez prawie 2 tygodnie, do 29 marca. Ankarströma oczywiście osądzono, dostał karę śmierci. Najpierw odbył 3 chłosty w 3 różnych miejscach Sztokholmu, następnie został powieszony, jego ciało zostało połamane na kole, po czym jego głowa została ścięta, zostało ciało także pozbawione prawej dłoni. Gustaw natomiast został pochowany w Riederhundskirchen, o którym napisałam tekst, także zostawię do strony link na dole. A tymczasem chciałam zapytać Ciebie, Piotrze, czy były jakieś próby zamachu na Stanisława? Oczywiście. Oczywiście. Początki panowania Stanisława Augusta są w ogóle bardzo burzliwym okresem. Stronnictwo Stanisława, kiedy dochodzi do władzy, decyduje się odciąć wszystkich reprezentantów starej władzy, starego dworu, co spotyka się oczywiście z dużym oporem magnaterii starego stylu. Więc napięcie tych pierwszych lat panowania Stanisława Augusta doprowadza do w sumie regularnej wojny domowej. Szlachta średnia zostaje podburzona przez magnaterię do oporu przeciwko i Rosji, której wpływy są oczywiście tutaj zauważalne i boli to szlachtę, ale także ten ruch cały szlachecki zwany Konfederacją Barską skierowany jest przeciwko Stanisławowi Augustowi. Stanisław August w dokumentach tej konfederacji, tego stowarzyszenia szlacheckiego zostaje uznany za uzurpatora i tyrana i w dokumencie detronizacji Stanisława Augusta, które ta konfederacja wydała, Stanisław August zostaje uznany po prostu za zdrajcę stanu, którego można zabić. No i 3 listopada 1771 roku dochodzi do zamachu na życie Stanisława Augusta.
Jest to zamach zorganizowany tak samo jak cała ta konfederacja, czyli bez żadnego pomysłu i planu. Efekt jest taki, że wóz króla zostaje złapany właśnie pod zamkiem królewskim, kiedy to wraca od swojego wuja z kolacji. I grupka zamachowców stara się wyprowadzić Stanisława Augusta za miasto, no gdzie prawdopodobnie by go osądzili i zabili. Natomiast zamachowcy zaczęli się rozchodzić. W końcu król został tylko z jednym Ukraińcem, którego przekonał, że cała ta wasza akcja jest beznadziejna i zostaw mnie tutaj w młynie. Natomiast Ukraińca wysłał do Zamku Królewskiego, żeby zawołał straż, która by odeskortowała króla z powrotem. No i faktycznie tak się wydarzyło, więc król z tego wyszedł cało. Został zraniony tylko lekko w głowę, ale po kilkudniowej rekonwalescencji wrócił już do pełnienia swoich obowiązków. A jak zmarł w takim wypadku? Zmarł no, w smutnych warunkach. Burzliwe losy jego panowania spowodowały, że kraj w 1795 roku został rozebrany przez Rosję, Prusy i Austrię. Król nie miał czym rządzić, no i stał się więźniem rosyjskim de facto. Początkowo liczył, że Katarzyna II da mu tę emeryturę po abdykacji spędzić we Włoszech, do których mu się zawsze tęskniło i chciał tam pojechać, co mu się nigdy nie udało. Natomiast do momentu śmierci Katarzyny II przebywał w Grodnie, a potem kolejny imperator rosyjski, Paweł, zaprosił go już do Petersburga i tam król jeszcze około roku żył, gdzie musiał właśnie znosić wszystkie ciężary życia na dworze imperatora, który z grubsza traktował go kulturalnie i grzecznie. Szanował to, że mimo wszystko był to król Rzeczypospolitej i traktował go z jakimś ceremoniałem. Natomiast zdarzało się też imperatorowi wybuchać i robić awantury królowi, że rzekomo podsyca społeczeństwo polskie do jakiegoś oporu. No, król w momencie, kiedy mieszkał w tym Petersburgu, już był zniszczonym człowiekiem, jednak te wszystkie wydarzenia złamały tego człowieka. No i zmarł właśnie w Petersburgu po ataku epilepsji. A gdzie został pochowany? Został pochowany w kościele świętej Katarzyny w Petersburgu. Natomiast był to jeden z trzech pogrzebów, który spotkał Stanisława Augusta. Jego zwłoki zostały w 1938 roku przeniesione do Wołczyna. Jest to miejscowość, w której król przyszedł na świat. Jednak kiedy przyszła II wojna światowa i Europa po II wojnie światowej już miała nową mapę i nowe granice państwa miały, okazało się, że Wołczyn znalazł się w granicach państwa białoruskiego. No i dopiero w 1989 ciało króla przywieziono, raczej szczątki szczątków, przywieziono do Warszawy i został on pochowany tutaj w katedrze warszawskiej na Starym Mieście. Jeśli chcecie subskrybować ten kanał, naciśnijcie tutaj. Pod spodem wiele ciekawych linków. Zapraszam serdecznie i na Facebooka, i na Instagrama.